Cześć, z tej strony Freaks i witam was po dłuższej przerwie na pokładzie BFA 109G6. Wyciągnąłem go tak naprawdę po to, żeby zobaczyć, jak rzeczy wyglądają na bitwach realistycznych, od których zrobiłem sobie również dłuższą przerwę. No i efektem tego jest ta bitwa. Była to moja pierwsza bitwa po tej dłuższej przerwie. Rozpoczynamy od walki z BFM-109F. No i w trakcie, kiedy robię pętelkę, zobaczcie sobie wykres BFA-109G6, czyli moc trzymamy do około 5 km, potem ta moc zaczyna spadać. Obecnie nie jesteśmy na 6 km, także mniej więcej optymalna wysokość do zaczęcia działań ofensywnych. J26 się pali, ale jeżeli czegoś War Thunder mnie nauczył, to jest to, że te samoloty, nawet pomimo tego, że się palą, to nie zawsze oznacza to, że samolot jest pozbawiony zdolności bojowej. Także pozbawiamy go jednego i drugiego skrzydła i jeżeli samolot się pali i nie ma dwóch skrzydeł, no to daleko nie zaleci. Rozpoczynamy nurkowanie, bo pod nami jest dosłownie czerwony dywan. Za chwilę też użyjemy niemieckiego hamulca aerodynamicznego. Trzeba z nim jednak bardzo uważać, bo zobaczycie, jak szybko wytracę prędkość. Widzicie, 720, odpalam go i ta prędkość dosłownie leci w dół bardzo, bardzo szybko i naprawdę trzeba uważać, jeżeli atakujecie kogoś z przewagą energii i chcecie zwolnić, trzeba uważać po prostu, żeby nie wyrównać poziomów energii, bo jest to bardzo łatwe do zrobienia, jeżeli przytrzymamy to ustawienie śmigła na 100% przez zbyt długi czas. P-51 wspina się do mnie, no i w tym momencie zaczynamy robić to, co BF-y potrafią najlepiej, czyli walka przy stosunkowo niskich prędkościach w pionie. P-51D tutaj próbuje mnie dostrzelić, ale brakuje mu kilku metrów, kilku stopni do tego. No i niestety przylatuje do również Spitfire. W tym momencie ten P-51D już musiałby salwować się ucieczką, ale wybrałem, żeby najpierw zniszczyć tego Spitfire'a. Niestety odezwała się moja przypadłość, która nawet jeżeli jestem w formie, daje mi się we znaki, czyli brak aima. A jeżeli jestem w ogóle wyjęty z grindu War Thunderowego, no to widzicie, że z moim celowaniem jest jeszcze gorzej niż jest zwykle. P-51D20. Na szczęście ten Spitfire nie ma absolutnie energii, żeby ze mną konkurować. Jest to Spitfire 5C bodajże, czyli ten z działkami, czyli on jest jeszcze w dodatku cięższy od Spitfire'ów, które oczywiście tych działek mają tylko po dwa. Więc wykonujemy taki zakręt, no i w tym momencie mam kolejną okazję, żeby zniszczyć tego głupiego Spitfire'a i tak naprawdę wygrać tą walkę, bo z jednym P-51 sobie poradzę, no ale wybieram skaszanić dwie okazje, żeby się tego Spitfire'a pozbyć. Na szczęście to, że go obiłem, mi pomaga, ponieważ w tym momencie, jeżeli ten Spitfire nadal chciałby walczyć, no to ja najprawdopodobniej bym spadł. Natomiast w tym momencie chcę zawrócić i chcę polecieć z tym Spitfire'em na czołówkę. Natomiast widzę, że ten Spitfire się oddala, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo to znaczy, że mogę poświęcić się walce z P-51, który tutaj... P-51 jest dosyć wyrównanym rywalem dla BFA 109, zakręca nawet troszeczkę ciaśniej od BFA, natomiast BF lepiej trzyma energię, no i dużo lepiej radzi sobie w takich sytuacjach, zwłaszcza jeżeli mogę użyć małego haku z ustawieniem śmigła i widzicie, że w stallfightie no P-51D versus BF-109 nie za bardzo ma zbyt wiele do powiedzenia i kończy w ten sposób. Także chwila na odetchnięcie i jeżeli nie wierzycie mi, że naprawdę jestem po dużej przerwie grania, po długiej przerwie od War Thundera, to w tym momencie macie piękny pokaz, jak najszybciej zabić Spitfire'a, kiedy ten Spitfire nie zdaje sobie sprawy z tego, że za nim lecicie. Proszę, zobaczcie. Auć. Tak, mnie też nawet oglądanie tego zabolało. Teraz mamy pokaz, czego nie robić, kiedy walczymy z bombowcami. Lecieć A6M5 i prawie zostałem zestrzelony przez własną PP8.
lecieć A6M5 i lecieć w prostej linii za P8. To jest świetna recepta na to, żeby odstrzelić sobie dwa skrzydła, ale jak widać, to nadal nie sprawiło, że to P8 przeżyło, bo jak wiadomo, w War Thunderze samoloty, nawet jeżeli pozbawione są jednego skrzydła, to nadal są, mogą was zestrzelić i jest to bardzo, bardzo fajne i tak powinno być w rzeczywistości. To był delikatny sarkazm. A teraz wygrany konkursu na najlepszego mema ostatnich dni, czyli Konotori Weeb, za to arcydzieło. Dobra, jedziemy. No po prostu, mua, 5 gwiazdek daje frytową okejkę. A teraz starcie z dwoma Spitfire'ami. Jeden to ten trochę obity, który właśnie startuje, a drugi to ten, który też został troszeczkę obity i on ląduje. Także no w tym momencie moim zadaniem jest głównie to nie zmaścić tego, no bo nie ukrywajmy, że te Spitfire'y no nie stanowią zbyt dużego zagrożenia. Największe prawdopodobieństwo tego, co się stanie, to ma opcja, że się rozbije. Ponieważ jesteśmy dosyć blisko ziemi, a ja mam skłonność do takiego głupiego atakowania, o właśnie w ten sposób, że lecę prosto, wertykalnie w dół. Na szczęście, no, to też nie było najlepsze, ale na całe szczęście ten Spitfire no, leciał na tyle wolno, że nawet mój upośledzony pod względem aima mózg zdążył za nim pociągnąć celownik. No a teraz Spitfire, który wylądował. No i tutaj tak naprawdę nie mam nic ciekawego do pokazania, bo polatałem sobie dookoła niego przez trochę, żeby troszeczkę go zbijemować. Natomiast moją radość ukrócił mój kolega z teamu, który zaczął narzekać na czacie, że no zabij go w końcu, zabij go w końcu. Także postanowiłem go zabić, ale nie w końcu, bo oczywiście pierwsza seria tak troszeczkę antyklimatycznie nic mu nie zrobiła. Na szczęście druga seria naprawiła ten błąd. No i łubu dubu dubu dubu. Także pierwsza bitwa po przerwie i ejsik. Także dzięki za oglądanie. Czołgiem i do usłyszenia. Jeszcze nie wiem kiedy, ani o czym, ale do usłyszenia.